Wydawnictwo Fame Art oraz Audioteka przedstawiają Ruth Bader Ginsburg oraz Mary Hartnett i Wendy W. Williams. Moimi słowami przełożyły Anna Halberstadt, Anna Klingofer szostakowska czyta Ewa Konstanciak. Martiemu, ukochanemu partnerowi, który przez całe życie mnie wspierał i podnosił na duchu. Podziękowania polskiego wydawcy W imieniu wydawnictwa Fame Art pragnę wyrazić ogromną wdzięczność osobom, bez których wydanie książki autorstwa Ruth Bader Ginsburg oraz Mary Hartnett i Wendy W. Williams nie byłoby możliwe. Słowa wielkiego podziękowania kieruję do naszych mecenasów, bezinteresownych miłośników literatury i sztuki oraz w tym wypadku prawa. Którzy swoim wsparciem finansowym przyczynili się do zrealizowania tak trudnego przedsięwzięcia edytorskiego, jakim okazało się wydanie polskiego przykładu wybranych tekstów prawnych i nie tylko, sędzi Ruth Bader Ginsburg. Serdecznie dziękuję za wiarę, która pozwoliła mi spełnić marzenie i przedstawić polskim czytelnikom wybitną. I szalenie popularną za oceanem postać RBG. Podejmując się wydania tej książki, nie spodziewałam się, że zaproszenie do współpracy przyjmą dwie wybitne prawniczki, zaangażowane zawodowo i społecznie w pomoc osobom dyskryminowanym. Wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję zatem do pani profesor Ewy Łętowskiej która nie tylko napisała piękny wstęp do polskiego wydania, ale też poświęciła czas na redakcję merytoryczną, pomagając nam wiernie oddać subtelności oryginału. Równie serdeczne podziękowania składam pani mecenas Annie Frankowskiej, wybitnej prawniczce i znawczyni prawa amerykańskiego, która zadbała, by niuanse tamtejszego systemu prawnego oraz niepowtarzalne poczucie humoru sędzi Ginsberg prawidłowo wybrzmiały w polskim tłumaczeniu. Pani profesor Ewa Łętowska oraz pani mecenas Anna Frankowska utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto próbować i prosić o pomoc Ponieważ prawdziwe autorytety są zawsze chętne do współpracy i dają szansę młodemu pokoleniu. Współpraca z paniami była dla mnie zaszczytem. Tłumaczkom Annie Halberstadt oraz Annie Klingofer-Szostakowskiej dziękuję za podjęcie nielada wyzwania, jakim okazało się tłumaczenie amerykańskiego oryginału. Dziękuję Kai Katańskiej redaktorce prowadzącej, która wykazała się ogromną siłą, pracowitością i wyjątkową dojrzałością. Jej zaangażowanie w proces wydawniczy pomogło zrealizować najtrudniejszy dotąd projekt wydawnictwa Fame Art. Na koniec chciałabym również podziękować redaktorowi Łukaszowi Kuciowi za dołączenie do zespołu w trudnym dla nas momencie. I pracę nad bardzo skomplikowanym i wymagającym tekstem. Za jedność, cierpliwość i zaufanie wszystkim serdecznie dziękuję. Natalia Moskal. Sławna i osławiona. Przedmowa do polskiego wydania. Angielski termin Notorious ma dwa Przeciwstawne znaczenia. I tę właśnie grę słów, sławna, osławiona, często wykorzystywano, mówiąc i pisząc o bohaterce książki, którą dziś oddajemy w ręce polskiego czytelnika. A jest nią niedawno zmarła sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, świetna prawniczka Ruth Bader Ginsberg. Urodzona 15 marca 1933 roku, a zmarła 18 września 2020 roku. RBG, aby użyć powszechnie stosowanego wobec niej akronimu, była postacią niezwykle barwną, prawdziwą ikoną popkultury. To zresztą jedno ze źródeł jej sławy. Sama drobniutka, filigranowa. Obdarzona bardzo wyrazistą twarzą, nosiła ogromne okulary, stanowiące jej znak firmowy. Posłużyła jako wzór do serii kolorowanek, gdzie kunsztowny zarys postaci ma wypełnić kredka lub farba. Podobno takie malowanki bardzo uspokajają, inspirują i ogólnie wywierają korzystny wpływ nie tylko na dzieci. Jej słynne perełkowe kołnierzyki i koronkowe żaboty noszone do zwykłej czarnej togi, inne, gdy zgadzała się z opinią większości, a inne, gdy zamierzała złożyć zdanie odrębne, sprzedawano w formie broszek i przypinek. Jej podobizna ozdabiała kubki, etui telefoniczne, koszulki i Bóg raczy wiedzieć, jakie jeszcze gadżety. Brała udział w przedstawieniach operowych, w rolach mówionych. Księżna Krakentorp w córce pułku Donicetiego, bądź jako persona muta w strausowskiej Ariadnie na Naxos. Wcielała się w postacie zabawnych jurystów na deskach teatru. Dawała odczyty o sędziach, sprawiedliwości i zagadnieniach prawnych w dziełach operowych. Uczestniczyła w telewizyjnych show, a wreszcie sama stała się bohaterką operowego libretta, o czym też w tej książce przeczytamy. Powstał nawet film fabularny z uwagi na płeć, poświęcony początkom jej kariery i jej walce z dyskryminacją. W Ruth Bader Ginsburg wcieliła się Felicity Jones. Tę bogatą działalność uwieczniono w niezliczonych fotografiach, karykaturach, relacjach prasowych, wywiadach i publikacjach książkowych. Książka, moimi słowami, ukazała się w 2016 roku jeszcze za życia bohaterki. To właściwie pozycja dokumentacyjna. Otwiera ją przedruk, z gazetki szkolnej z 1946 roku jednej z pierwszych publikacji Rolf Bader wtedy jeszcze nie Ginsberg a zamyka informacja o najważniejszych wydarzeniach w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych w trakcie sesji 2015-2016 roku pomiędzy mamy dokumentację działań publicznych które uczyniły z RBG celebrytkę ale przede wszystkim wiele informacji o rozstrzyganych z jej udziałem sprawach, które ugruntowały reputację naszej bohaterki na niwie zawodowej. Jednocześnie przecież Ruth Bader Ginsberg była znakomitą prawniczką o pięknej, choć niełatwej karierze, bystrym umyśle i ciętym piórze. Ukończyła w latach, latach 50 50 na, Harvard, na Harvardzie. I Kolumbii, Kolumbii. Ciężko walczyła o uznanie, walczyła dla, swojej uznanie dla swojej inteligencji, inteligencji, inteligencji i talentu i pracowitości. W ramach amerykańskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa angażowała się w walkę na rzecz równouprawnienia kobiet i ich przyzwoitego traktowania. Nie chodziło o czysto formalne podciągnięcie kobiet do tego co prawo przyznaje mężczyznom. Ginsberg domagała się zmiany standardu traktowania obu płci, tak aby miarą nie była wyłącznie męska perspektywa. Oponowała więc przeciw romantycznemu paternalizmowi, który nakazywał pobłażliwie traktować ochronne wykluczenie kobiet dla ich dobra. Proponowane przez nią ujęcie było nowością w USA. Podobny paternalizm, co swego czasu wytknął Rzecznik Praw Obywatelskich, bywa tolerowany w Polsce. Chodziło o kobiety, którym odmawiano prawa do zatrudnienia na stanowisku maszynisty kolejowego, bo zbyt ciężko. I o dyskryminację pracowników poczty. Gdzie występował podobny problem, jak w amerykańskiej sprawie Frontiero vs. Richardson z 1974 roku, która przyniosła RBG powszechne uznanie. Chodziło mianowicie o świadczenia socjalne przyznawane żonom pracowników, a nie przysługujące mężom pracownic. We współpracy z American Civil Liberties Union. Bader Ginsburg prowadziła program precedensowych spraw dotyczących dyskryminacji. A w 1996 roku spod jej ręki wyszło uzasadnienie ważnego wyroku w sprawie Stany Zjednoczone versus Virginia Military Institute, w którym za działanie dyskryminacyjne uznano wykluczenie kobiet z procesu rekrutacji do tej wojskowej uczelni. Do Sądu Najwyższego USA nominował ją prezydent Bill Clinton w 1993 roku jako drugą w historii kobietę. Pierwszą była Republikanka Sandra Day O'Connor, powołana 12 lat wcześniej. Wśród sędziów Sądu Najwyższego, demokratka RBG lokowała się na liberalnym skrzydle. Nasza książka, z uwagi na czas jej wydania w Stanach Zjednoczonych. Nie notuje ostatniego ważnego sądowego dokonania RBG. W 2018 roku Sąd Najwyższy USA rozpatrywał słynną sprawę odmowy upieczenia weselnego tortu, który w Kolorado zamówiła paragejów. Sąd większością głosów uznał prawo przedsiębiorcy do odmowy przyjęcia zlecenia. Ale sędzia Ginsberg dopatrzyła się dyskryminacji zamawiających i złożyła zdanie odrębne. Argumentowała, że Charlie Craig i David Molise poprosili o zwykły tort weselny. Nie mówili o żadnym przesłaniu ideowym czy szczególnym elemencie odróżniającym ich tort od innych tortów, które cukiernik mógłby upiec dla jakiejkolwiek innej pary, niezależnie od tego, kto by ją tworzył celebrującej za ślubinę. Jak wspomniałam, Ruth Bader Ginsberg doczekała się opery na swój temat. Zaszczyt ten dzieli z innym, także już nieżyjącym, sędzią Sądu Najwyższego USA Antoninem Scalią. Derek Wang, kompozytor amerykański o korzeniach birmańskich, napisał operę pod skromnym tytułem Scalia Ginsberg. Ginsberg to oczywiście bohaterka naszej książki, a Scalia to również świetny prawnik, błyskotliwy mówca z niewyparzonym językiem. O ile jednak Bader Ginsberg była lewicującą liberałką, o tyle Antonin Scalia stanowił uosobienie konserwatyzmu. Ostentacyjnie zachowawczy należał do oryginalistów sprzeciwiających się próbom poszukiwania w konstytucji problemów i znaczeń wykraczających poza to, co uważali za pierwotne znaczenie tekstu. Mimo zasadniczych różnic światopoglądowych i zawodowych, ta dwójka znana była z przyjacielskich kontaktów, których podstawę stanowił nie tylko wzajemny profesjonalny szacunek, ale przede wszystkim wspólne zamiłowania muzyczne. Zgrabnie napisana opera miała premierę w 2015 roku i od tej pory bywa często wystawiana w czasie różnych festiwali, na kampusach studenckich oraz przy innych okazjach. Swego czasu zorganizowano nawet specjalną inscenizację w siedzibie Sądu Najwyższego USA. Jej fragmenty można usłyszeć na YouTube. Libretto, opublikowane w Columbia Journal of Law and the Arts. Tworzą skomplikowane przez autora autentyczne wypowiedzi dwojga tytułowych bohaterów. Cytaty z ich uzasadnień, zdań odrębnych, wystąpień medialnych i twórczości pisarskiej. Publikacja jest opatrzona niezwykle drobiazgowymi przypisami wskazującymi proweniencje wypowiedzi, zarówno cytowanych dosłownie, wskazano m.in. judykaty, z których pochodzą jak i tylko aluzyjnie przewijających się przez tekst podano także nawiązania do zapożyczeń muzycznych Handel, Mozart, Verdi, Bizet, Sullivan, Puccini, Strauss. Obsada jest trzyosobowa: sopran, RBG, tenor, Scalia i bas, narrator. Spiritus movens akcji odpowiednik Zarastra z czarodziejskiego fletu. Jednogodzinna akcja rozgrywa się w Sądzie Najwyższym, gdzie sędzia Skalia ma być poddany różnym próbom. Tak często składał zdanie odrębne, że można mieć wątpliwości, czy to nie dyskwalifikuje go jako sędziego. Z pomocą przychodzi mu jednak RBG. Zjawiając się w aurze właściwej dla Królowej Nocy, również z czarodziejskiego fletu Mozarta, jej przybycie, Wzbudza niezadowolenie narratora, wszak szczelnie opieczętował pomieszczenie, aby nikt nie mógł się do niego dostać. Ale no man can leave or enter nie znaczy no woman. A RBG dowiodła, że potrafi rozbijać szklane sufity. Akcja toczy się wokół znanych różnic w poglądach obojga bohaterów na konstytucję, prawa kobiet, dyskryminację mniejszości. Aborcje, wspieranie akcji afirmatywnych, małżeństwa jednopłciowe, ochronę środowiska, kary śmierci, ograniczenie prawa do posiadania broni. Kulminacyjna scena opery to duet: jesteśmy różni, jesteśmy jednością. Jest to wielka pochwała wolności, konstytucji, ducha obywatelskiego, przyjaźni. Tytułową sentencję. E pluribus Unum, można znaleźć na każdej amerykańskiej monecie i na urzędowej pieczęci USA. Aż do 1956 roku, gdy jej miejsce zajęło In God We Trust. Była oficjalnym amerykańskim mottem państwowym. Początkowo upamiętniała rząd narodowy, powstały przez połączenie Stanów w XVIII wieku. Ale z czasem zyskała głębszy sens, symbolizując amerykański melting pot czyli jedność narodową powstającą z i wzbogaconą o i poprzez różnorodności. W operze Di Wenga różnice dzielące protagonistów nie wykluczają ich zgodnej współpracy w obronie wartości i mechanizmów konstytucyjnych. Sędziowie Sądu Najwyższego USA są powoływani dożywotnio i wyłącznie od ich woli zależy, kiedy ustąpią. W 2016 roku, gdy bliska była perspektywa zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, RBG, której publiczne wystąpienia zawsze były pilnie słuchane, sarkastycznie stwierdziła, że w razie nastania tej prezydentury należałoby rozważyć możliwość przeniesienia się gdzieś daleko. Najlepiej do Nowej Zelandii. Mimo całej sympatii opinii publicznej, niezmiennie towarzyszącej RBG, słowa te ściągnęły na nią falę krytyki. Twierdzono, że sędziemu nie uchodzi wypowiadać się w tak niepowściągliwy sposób. Ba, rozległy się nawet głosy, że czas ustąpić. Sędzia przyznała, że ją poniosło. Wyraziła chłodne ubolewanie, ale stanowiska. Nie opuściła i pracowała dalej, bez taryfy ulgowej. Coraz drobniejsza, coraz słabsza fizycznie, jest kilka wzruszających zdjęć, gdy publicznie ulega senności na jednej z nasiadówek albo rehabilituje się na siłowni w czasie walki z chorobą. Intelektualnie była w formie do końca życia. Zmarła we wrześniu 2020 roku na posterunku. Nie dożyła końca kadencji Donalda Trumpa, choć bardzo jej na tym zależało. W czasie ceremonii pogrzebowych oddano jej hołd na Kapitolu, w National Statuary Hall, jako pierwszej w historii kobiecie i pierwszej osobie żydowskiego pochodzenia, Ewa Łętowska. Wstęp Pozwólcie, szanowni czytelnicy, że opowiem Wam, jak powstała ta książka. Latem 2003 roku Wendy Williams i Mary Hartnett odwiedziły mnie w moim gabinecie i złożyły następującą propozycję. Czy ci się to podoba, czy nie? Będą o tobie pisać. Dlatego sugerujemy, żebyś do napisania swojej oficjalnej biografii wybrała osoby, którym ufasz. Chciałybyśmy się podjąć tego zadania? W latach 70. działałyśmy z Wendy na rzecz równouprawnienia kobiet. Wendy założyła wtedy w San Francisco organizację Equal Rights Advocates, podczas gdy ja na przeciwległym wybrzeżu w ramach Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich, American Civil Liberties Union, ACLU, współtworzyłam projekt Prawa Kobiet. Rozumiałyśmy się i pomagałyśmy sobie nawzajem w działaniach edukacyjnych i legislacyjnych oraz w sporach sądowych. Pozostałyśmy też w bliskim kontakcie, gdy Wendy dołączyła do grona wykładowców Wydziału Prawa Uniwersytetu Georgetown, gdzie adjunktką, a także dyrektorką programu stypendialnego Prawa Kobiet i Polityka Publiczna Woman's Law and Public Policy była Mary Hartnett. Uznałam, że mądra, obyta w świecie i sympatyczna Mary będzie dla Wendy odpowiednią partnerką w tym biograficznym przedsięwzięciu i bez wahania zgodziłam się na ich propozycję. Zakładałyśmy, że najpierw ukaże się biografia. Jednak Wendy i Mary stwierdziły, że jej publikację lepiej będzie odłożyć do czasu, gdy moja praca w sądzie będzie się zbliżać do końca. Z tego względu. Postanowiłyśmy odwrócić planowaną kolejność i zacząć od wydania tomu, który trzymacie właśnie w rękach. Czy zawsze chciałaś być sędzią? To pytanie najczęściej zadają mi uczniowie, których wycieczki przynajmniej raz w tygodniu przyjmuję w swoim gabinecie. Co śmielsi posuwają się jeszcze dalej i pytają, czy zawsze chciałam zostać sędzią sądu najwyższego. Te pozornie niewinne pytania to dla mnie znak ogromnego postępu, który się dokonał w ostatnich dziesięcioleciach. O ile bowiem w oczach współczesnej młodzieży dziewczyna pragnąca zostać sędzią nie wzbudza już zdziwienia, ani tym bardziej nie szokuje. O tyle na jesieni 1956 roku, kiedy rozpoczynałam studia prawnicze, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Kobiety stanowiły wówczas mniej niż 3% amerykańskich prawników, a tylko jedna z nich orzekała w federalnym sądzie apelacyjnym. Obecnie ponad połowa studentów prawa w naszym kraju i ponad 1 trzecia sędziów federalnych to kobiety, w tym trzy na dziewięć miejsc zasiadają w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Kobiety stanowią ponad 30% dziekanów na amerykańskich wydziałach prawa i piastują stanowiska głównych prawników w co czwartej firmie z listy Fortune 500. W swoim długim życiu byłam więc świadkiem ogromnych zmian. Miałam to szczęście. Że żyłam i pracowałam jako prawniczka w okresie, gdy po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych udało się nakłonić ustawodawców i sądy do uznania równouprawnienia kobiet i mężczyzn za jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych. Feministki i feminiści apelowali o to od pokoleń. Jednak aż do końca lat 60. nasze społeczeństwo nie było gotowe wysłuchać ich postulatów. Komu lub czemu zawdzięczam to, że dane mi było uczestniczyć w wysiłkach na rzecz wyzwolenia naszych córek i synów, tak aby mogli rozwijać swoje talenty bez sztucznych barier blokujących im drogę? Po pierwsze, mojej matce. Która dawała mi przykład, że czytanie może być przyjemnością i nieustannie powtarzała, że powinnam być niezależna i umieć samodzielnie się bronić bez względu na to, co los dla mnie szykuje. Po drugie, nauczycielom, którzy mnie inspirowali i kształtowali. Mam na myśli przede wszystkim Władimira Nabokowa który podczas wykładów z literatury europejskiej na Uniwersytecie Cornella zmienił sposób, w jaki czytam i piszę. To od niego nauczyłam się, że odpowiednio dobierając słowa, można malować obrazy, a szyk zdania ma ogromne znaczenie w wyrażaniu idei. Z kolei od Roberta i Kuszmena, profesora prawa konstytucyjnego oraz Miltona Konwica, który prowadził zajęcia poświęcone amerykańskim ideałom. Uczyłam się o nieprzemijających wartościach naszego narodu oraz o tym, jak w czasie antykomunistycznej histerii lat 50. kongres zboczył z wyznaczonej przez nie drogi i prawnicy musieli przypomnieć ustawodawcom, że nasza konstytucja chroni prawo do myślenia, mówienia i pisania bez obawy przed odwetem ze strony władz. Potem już na wydziale prawa Uniwersytetu Harvarda moim pierwszym i ulubionym profesorem był Benjamin Kaplan, który na zajęciach z postępowania cywilnego stosował metodę sokratejską. Zawsze by stymulować, nigdy by ranić. Kaplan był wzorem, który próbowałam naśladować, gdy w latach 1963-1980 sama Uczyłam prawa. Na koniec pragnę wspomnieć Geralda Gantera, profesora prawa konstytucyjnego oraz sądownictwa federalnego na Uniwersytecie Columbia, który zrobił wszystko, by umożliwić mi zatrudnienie na stanowisku asystentki sędziego. Uczynił to, mimo że byłam już matką czteroletniego dziecka, co w tamtych czasach postrzegano jako poważną przeszkodę. Na szczęście heroiczne wysiłki profesora zakończyły się powodzeniem. W późniejszych latach, prowadząc sprawy w Sądzie Najwyższym lub kierując je tam, zwracałam się do tego wybitnego prawnika o pomoc w rozwiązywaniu trudniejszych problemów, zarówno merytorycznych, jak i proceduralnych. On zaś nieodmiennie pomagał mi znaleźć właściwą drogę. Inne pytanie, które często słyszę przy okazji swoich wystąpień publicznych, brzmi: Czy masz jakąś dobrą radę, którą mogłabyś się z nami podzielić? Odpowiadam: Owszem, mam. Sama usłyszałam ją z ust swojej mądrej i doświadczonej teściowej, która w dniu, gdy poślubiłam jej syna, rzekła: W każdym dobrym małżeństwie czasami warto być głuchą. Od tamtej pory sumiennie stosowałam się do tej rady nie tylko w domu przez 56 lat idealnego małżeństwa lecz także w pracy nawet w sądzie najwyższym stanów zjednoczonych gdy pada jakieś bezmyślne lub niemiłe słowo najlepiej je zignorować reagowanie gniewem czy irytacją nie zwiększa zdolności przekonywania Chętnie korzystałam też z porady, której w latach 50. ubiegłego wieku udzielił mi teść. Pod koniec 1954 roku, gdy miałam przerwę w pracy, a mój mąż Marti wypełniał swoje zobowiązania wobec wojska jako oficer artylerii w Fort Seal w Oklahomie, okazało się, że jestem w ciąży. Czekaliśmy zatem z niecierpliwością na lipiec 1955 roku, gdy nasza rodzina miała się powiększyć, ale jednocześnie martwiłam się, jak zdołam pogodzić studia prawnicze z opieką nad niemowlęciem. I właśnie wtedy usłyszałam od teścia mądre słowa: Jeśli nie chcesz iść na studia, to masz dobry powód, żeby tego nie robić. Nikt nie będzie myślał o tobie źle. Jeśli podejmiesz taką decyzję. Ale, jeżeli naprawdę chcesz studiować prawo, przestań się martwić i znajdź sposób, by sobie poradzić z dzieckiem i studiami. I tak też zrobiliśmy. Zatrudniliśmy z Marti Mianie, która w dni wykładowe od 8 do 16 zajmowała się naszą córką. Później, ilekroć droga stawała się wyboista, często wracałam do tamtych słów teścia i zamiast Tracić czas na zamartwianie się, znajdowałam sposób, by zrobić to, co uważałam za konieczne. Gdy moje dzieci były małe, pojęcie równowagi między pracą a życiem prywatnym jeszcze nie funkcjonowało, ale stanowi ono najtrafniejszy opis moich doświadczeń, jeśli chodzi o organizację czasu. Nie mam też wątpliwości, że sukcesy na Wydziale Prawa zawdzięczam w dużej mierze. Małej Jane. Codziennie do szesnastej pilnie uczestniczyłam w zajęciach i studiowałam, a następne kilka godzin poświęcałam córce. Chodziłyśmy do parku, urządzałyśmy szalone zabawy, lub śpiewałyśmy zabawne piosenki. Czytałam jej książeczki z obrazkami i wiersze. Ej, Ej, Milna. Kąpałam ją i karmiłam. Potem, ułożywszy Jane do snu, wracałam do książek prawniczych. Z nową energią. Jedna część życia dawała mi wytchnienie od drugiej i pozwalała zachować balans, którego brakowało moim kolegom i koleżankom zajmującym się wyłącznie studiowaniem prawa. Miałam w życiu mnóstwo szczęścia, ale nic nie dorównuje małżeństwu z Martinem di Ginsbergiem. Brak mi słów. By opisać mojego nadzwyczaj mądrego, żywiołowego, zawsze kochającego męża. Dlatego w dwóch rozdziałach tej książki pozwalam mu przemówić własnym głosem. Przeczytajcie je, a przekonacie się, że był wyjątkowym człowiekiem. Już na początku małżeństwa stało się dla niego jasne, że gotowanie nie jest moją mocną stroną. Dlatego Zaskarbiając sobie dozgonną wdzięczność naszych uwielbiających jeść dzieci. W 1965 roku było nas już czworo, bo urodził się James. Marty wziął na siebie obowiązki w tym zakresie i został naszym domowym szefem kuchni. A bywało, że gotował również u przyjaciół, czy nawet w sądzie. Mój nieoceniony mąż wspierał mnie podczas porodu naszego syna. Był pierwszym czytelnikiem i krytykiem przygotowywanych przeze mnie artykułów, przemów i dokumentów procesowych oraz trwał wiernie u mego boku, w szpitalu i poza nim, w trakcie dwóch długich batalii z rakiem. Nie zdradzę też żadnego sekretu, gdy powiem, że bez niego nie zasiadłabym w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Ron Klein. Który w 1993 roku pełnił funkcję radcy prawnego Białego Domu, skomentował decyzję prezydenta słowami: Mogę zupełnie oficjalnie i z całą stanowczością stwierdzić, że choć Ruth Bader Ginsburg i tak powinna była otrzymać nominację na sędzie Sądu Najwyższego, to nie zostałaby wybrana, gdyby nie jej mąż i wszystko to, co uczyniłby zapewnić jej wybór. Owo wszystko. To m.in. zdobycie bezwarunkowego poparcia senatora z mojego rodzinnego stanu, Daniela Patryka Mojnechena oraz wielu członków środowiska naukowego i palestry, których Marti zaznajomił z moją dotychczasową działalnością. Kilka razy powiedziałam publicznie, że urząd, który piastuje już od ponad 23 lat, jest najlepszą i najbardziej pasjonującą pracą, jaką mógłby wykonywać prawnik. Głównym zadaniem Sądu Najwyższego jest bowiem ujednolicenie interpretacji prawa federalnego stosowanej przez sądy stanowe. Ponieważ sąd zajmuje stanowisko przede wszystkim wtedy, gdy prawnicy różnie interpretują jakiś przepis ustawowy lub konstytucyjny, sprawy, które rozpatrujemy, nie są łatwe. I rzadko pozwalają na jednoznaczne, bezdyskusyjne rozstrzygnięcia. Mimo to, koniec końców, dzięki wspólnym rozważaniom, podczas posiedzeń oraz dzięki wymianie projektów opinii i odpowiedzi na nie, znacznie częściej się zgadzamy niż ostro dzielimy. Na przykład w trakcie ostatniej sesji, lata 2015-2016, kiedy to rozpatrzyliśmy 67 spraw. Po zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami procesowymi i argumentami przekazanymi ustnie, byliśmy jednomyślni. Przynajmniej co do końcowego orzeczenia. W 25 sprawach, podczas gdy orzeczenia stosunkiem głosów 5 do 3 lub 4 do 3, śmierć sędziego skalii zmniejszyła liczbę sędziów do 8, zapadły zaledwie 8 razy. Kiedy sędzia jest przekonany, że większość składu się myli, ma prawo zgłosić zdanie odrębne. I ja sama i pozostali członkowie sądu czasem korzystamy z tej możliwości, lecz pomimo głębokich sporów w kwestiach zasadniczych, takich jak kontrola wydatków na kampanie polityczne, akcja afirmatywna czy dostęp do aborcji, naprawdę szanujemy się nawzajem, a nawet cieszymy się swoim towarzystwem. Kolegialność jest bowiem kluczem do sukcesu naszej misji. Nie moglibyśmy wykonywać zadania, które nakłada na nas Konstytucja, gdybyśmy nie umieli się zastosować do słynnego powiedzenia sędziego Skalii: odpuść sobie. Wszyscy szanujemy Konstytucję oraz sąd, i zależy nam na tym, żeby, kiedy już opuścimy urząd, trzecia władza była w tak dobrej kondycji, jak wtedy, gdy obejmowaliśmy stanowiska. Wspomniałam wcześniej. O wielkich zmianach, które zaszły w życiu zawodowym kobiet. Jednak należy pamiętać, że obraz ten wciąż maluje się w dość ponurych barwach. Większość ludzi żyjących w ubóstwie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie, stanowią kobiety i dzieci, a wynagrodzenie kobiet odstaje od zarobków mężczyzn o podobnym wykształceniu i doświadczeniu. Nasz rynek pracy nie jest dostosowany do wymagań związanych z rodzeniem i wychowywaniem dzieci. Wciąż też nie opracowaliśmy skutecznych sposobów zapobiegania molestowaniu seksualnemu w miejscu zatrudnienia i przemocy w domach. Mimo to nie tracę ducha i jestem przekonana, że ruch zmierzający do twórczego wykorzystania talentów wszystkich, którzy stanowią my, naród. Będzie kontynuowane. Moja wspaniała koleżanka Sandra De O'Connor, pierwsza kobieta w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych, powiedziała kiedyś: Pierwszym krokiem do zdobycia władzy, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, jest wyjście z cienia i narobienie szumu. Gdy kobiety zdobędą władzę, upadną bariery. Gdy społeczeństwo zobaczy, do czego jesteśmy zdolne, gdy same zobaczymy, do czego jesteśmy zdolne, pojawi się więcej kobiet podejmujących odważne działania i wszyscy na tym zyskamy. Całym sercem zgadzam się z tą wizją. Ruth Bader Ginsburg, lipiec 2016 roku. Tablica chronologiczna. 1933 15 marca. Na nowojorskim Brooklynie przychodzi na świat Joan Ruth Bader, druga córka Seli i Natana Baderów. 1934. 6 czerwca. Sześcioletnia Marilyn Bader, starsza siostra Joan, umiera na zapalenie opon mózgowych. 1938. Joan w domu zwana Kiki. Rozpoczyna edukację w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej nr 238 na Brooklinie. Ponieważ w grupie ma kilka imienniczek, zaczyna używać imienia Ruth. 1946. Ruth kończy szkołę podstawową i rozpoczyna naukę w brooklińskiej James Madison High School. U matki Sally Bader lekarze diagnozują nowotwór. 1950 niedziela 25 czerwca celia Bader umiera na raka wtorek 27 czerwca ceremonia ukończenia szkoły średniej ruth nie bierze w niej udziału ze względu na śmierć matki 1950 1954 ruth studiuje na uniwersytecie cornella Jesień 1950. Na randce w ciemno poznaje Martiego, czyli Martina D. Ginsberga. 14 czerwca 1954. Zakończenie studiów. 23 czerwca 1954. Roth wychodzi za Martiego Ginsberga. Ceremonia odbywa się w domu jego rodziców na Long Island. 1954. 1956. Ginsbergowie mieszkają w Fort Seal w Oklahomie, gdzie Marty pełni służbę wojskową jako instruktor w Szkole Artylerii. Ruth pracuje na kilku stanowiskach urzędniczych, między innymi w Biurze Ubezpieczeń Społecznych w Lawton. 21 lipca 1955. Narodziny córki Jane. 1956, 1958. Ruf studiuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Harvarda, jest jedną z dziewięciu kobiet w roczniku składającym się z około 500 osób. 1958, 1959. Studiuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Columbia jako jedna z dwunastu kobiet. Maj 1959. Otrzymuje dyplom ukończenia Wydziału Prawa Uniwersytetu Columbia. Uzyskuje jeden z dwóch najlepszych wyników na roku. 1959-1961. Pracuje jako asystentka sędziego Edmunda Palmieriego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Nowego Jorku, okręg południowy. 1961-1963. Zostaje współpracowniczką naukową, a następnie wicedyrektorką projektu Postępowanie Międzynarodowe na wydziale prawa Uniwersytetu Columbia. Dzieli czas między Nowy Jork i Szwecję. 1963-1972. Wykłada na wydziale prawa Uniwersytetu Rutgersa, Uniwersytet Stanu New Jersey. 8 września 1965 Narodziny syna Jamesa. 20 czerwca 1968 Śmierć ojca Natana Bejdera. 1971 Zostaje współautorką pierwszego dokumentu procesowego złożonego w Sądzie Najwyższym w sprawie Reed vs. Reed. 1972 1980 Profesorka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Columbia, dyrektorka i doradczyni przy projekcie Prawa Kobiet ACLU. 17 stycznia 1973 Pierwsze wystąpienie przed Sądem Najwyższym: Frontiero versus Richardson. 1980-1993. Sędzia w Amerykańskim Sądzie Apelacyjnym dla Dystryktu Kolumbii, nominowana przez prezydenta Jimmy'ego Cartera. Od 1993. Sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, nominowana przez prezydenta Billa Clintona. 2010. 27 czerwca. Na raka umiera Marty Ginsberg, ukochany mąż i partner życiowy Rów. Część pierwsza. Wczesne lata i jaśniejsza strona życia. Wprowadzenie. Joan Ruth Bader urodziła się 15 marca 1933 roku jako młodsza córka Sally i Natana Baderów. Ponieważ była żywiołowym dzieckiem, Marilyn, jej starsza siostra, nazwała ją Kiki. Przydomek ten, towarzyszący jej przez całe życie, będzie niestety jedynym wspomnieniem po siostrze, która zmarła na zapalenie opon mózgowych w wieku sześciu lat, zaledwie czternaście miesięcy po narodzinach Joan Ruth. Mała Kiki wychowywała się w robotniczej dzielnicy wśród irlandzkich, włoskich i żydowskich sąsiadów. Wysadzane drzewami spokojne osiedlowe uliczki z ceglanymi i otynkowanymi szeregowcami krzyżowały się z ruchliwymi arteriami, takimi jak Coney Island Avenue i King's Highway, przy których znajdowały się sklepy spożywcze, pralnie i warsztaty samochodowe. Rodzice dziewczynki wynajmowali mieszkanie na parterze niedużego, szarego segmentu, piętro zajmowała właścicielka domu. Zimą niewielki budynek ogrzewano węglem, który wrzucało się łopatą do pieca, lecz latem brakowało klimatyzacji, która łagodziłaby bruklińskie upały. Celia prała ubrania całej rodziny ręcznie i wywieszała je na sznurze za oknem sypialni. Bejderowie mieli chłodziarkę w kuchni i gramofon Victrola w salonie, gdzie Kiki i jej kuzyn Richard... Uczyli się później tańczyć przy muzyce z płyt kupowanych w maleńkim sklepiku na stacji metra Times Square. Joan Ruth rozpoczęła naukę w bruklińskiej publicznej szkole podstawowej numer 238, która mieściła się w prostym ceglanym budynku położonym zaledwie przecznicę od jej domu. Ponieważ w grupie było kilka dziewczynek o imieniu Joan, Celia Bader zasugerowała nauczycielce, Byta nazywała jej córkę drugim imieniem. Od tego momentu, Joanne, dla rodziny i przyjaciół, nadalkiki, w bardziej oficjalnych sytuacjach występowała jako rów. Do szkoły dziewczynka chodziła zwykle z kuzynem Richardem, który mieszkał nieco dalej, przy tej samej ulicy. Gdy podrosła, codziennie po lekcjach jeździła z nim i przyjaciółmi po okolicy na rowerach lub wrotkach. Czasem też skakała z innymi dziećmi na skakance albo grała w stóp Mieszkająca po sąsiedzku Merlin, najlepsza przyjaciółka Ruth i imienniczka jej siostry, była Włoszką i katoliczką. Kiki uwielbiała grać z nią w ciupy na schodach przed jej domem i wpadała do niej w porze obiadu na spaghetti z klopsikami. Ruth Bader. Przez cały okres swojej edukacji była pełną entuzjazmu, wybitną uczennicą. Szybko nauczyła się czytać, lecz nauka pisania stała się dla niej traumatycznym doświadczeniem. Kiki była leworęczna i gdy nauczyciel próbował ją naprostować, dostała z kaligrafii ocenę ledwie dostateczną. Dziewczynka rozpłakała się wówczas i przysięgła sobie, że już nigdy nie napisze ani słowa prawą ręką i dotrzymała obietnicy. Nigdy więcej nie dostała też oceny dostatecznej. Jak większość dzieci, Ruth lubiła lekcje wychowania fizycznego i przerwy, podczas których szalała na skakance i zdzierała kolana na boisku, grając w dwa ognie. Chodziła również. Na szkolne wycieczki do lokalnych muzeów i brała udział w piątkowych apelach, na które uczniowie wkładali czerwono, biało, niebieskie stroje, białe koszule i czerwone krawaty, a do tego niebieskie spódniczki lub spodnie. Kiki lubiła angielski, historię i nauki społeczne, za to, jak sama wyznaje, nie przepadała za matematyką. Zajęcia praktyczne, na których dziewczynki uczyły się gotowania i szycia, przygotowując się do przyszłej roli żony i gospodyni domowej, też nie należały do jej ulubionych przedmiotów. Pamiętam, że zazdrościłam chłopcom na długo, zanim poznałam słowo feminizm, ponieważ od gotowania czy szycia wolałam majsterkowanie, opowiada. Chłopcy robili przedmioty z drewna, a ja uważałam, że piłowanie jest fajne, w przeciwieństwie do szycia. Co zaś do gotowania, to nigdy nic nie wychodziło mi tak, jak powinno. Rów ze smutkiem wspomina też swoją sukienkę na zakończenie szkoły, którą, jak każda ósmoklasistka, musiała uszyć własnoręcznie. Moja była koszmarna, mówi. Na szczęście tuż przed zakończeniem roku szkolnego pani Bejder uratowała sytuację, zlecając miejscowej krawcowej naprawę kreacji. Piątkowe popołudnia Kiki spędzała w lokalnej bibliotece, która mieściła się nad chińską restauracją i salonem piękności. Podczas gdy jej matka siedziała na dole u fryzjera, Rów rozkoszowała się lekturą. Z restauracji płynął zapach przypraw, a ona czytała mity greckie i inne książki, takie jak Tajemniczy Ogród czy Małe Kobietki. Louise May Alcott ze wszystkich sióstr merch najbardziej kochała energiczną, niezależną intelektualistkę Jo. Uwielbiała też powieści detektywistyczne o Nancy Drew. O ile filmy grozy wywoływały u niej koszmary, o tyle kryminały nie powodowały podobnej reakcji. Ruth lubiła Nancy, ponieważ ta była żądną przygód, odważna i miała o wiele więcej werwy od swojego chłopaka. Z podobnych powodów wyobraźnią Kiki zawładnęła także Amelia Earhart, która na rok przed narodzinami Ruth jako pierwsza kobieta przeleciała samotnie nad Atlantykiem, lecz niestety pięć lat później zaginęła nad Oceanem Spokojnym. Dziewczynka była zafascynowana odwagą Amelii i czytając o jej dokonaniach, czuła w sobie zew przygody. Ruf nie tylko z zapałem pochłaniała książki, ale tworzyła też własne opowieści. Młodsi kuzyni wspominają ją jako utalentowaną i ekspresyjną gawędziarkę. A jako miłośniczka poezji chętnie czytała wiersze i uczyła się ich na pamięć. Do jej ulubionych fragmentów należały słynne słowa Emmy Lazarus umieszczone na cokole statuły wolności Dajcie mi tylko swoich biednych tłumy całe. Epilog króla Henryka V. Szekspira. Gwiazda Anglii świeciła niedługo, lecz jasno. I wiersz A. A. Milna zatytułowany Nieposłuszeństwo. Jakub, Jakub, Maciej, Maciej. Poza tym uwielbiała zbiór poezji Roberta Louisa Stevensona A Child's Garden of Verses i przepadała za Jabber smokiem Louisa Karola. Było smaczno, a jaszmije smukwijne. Kiki bardzo podziwiała matkę, która z kolei zachęcała córkę do niezależności i samodzielności. Dzisiaj Ruth uważa, że takie podejście częściowo wynikało z faktu, iż Celia sama nie mogła się uczyć, ani zrobić kariery zawodowej i czuła się nieco pokrzywdzona. Gdyż skąpe rodzinne zasoby przeznaczono na wykształcenie jej brata. Zapewne właśnie dlatego starała się zadbać, aby jej zdolna córka nie miała w przyszłości podobnych żalów. Moja matka pilnowała, bym dostawała dobre oceny i w pełni wykorzystywała swój potencjał. Liczyły się dla niej dwie rzeczy, o których nieustannie mi przypominała. Pierwsza to, Bycie damą, co oznaczało uprzejmość oraz powściąganie takich emocji jak gniew czy zawiść. Drugą była niezależność, która w tamtych czasach nie zaliczała się do typowych wartości wpajanych córkom przez matki. W roku narodzin Rów kanclerzem Niemiec został Adolf Hitler. A wkrótce potem z jego woli utworzono pierwszy obóz koncentracyjny w Dachau. Córka Bejderów dorastała w cieniu II wojny światowej, ale jej opiekuńczy rodzice starali się chronić ją przed fotografiami przedstawiającymi obozy śmierci i ocalonych więźniów. Nikt nie chciał uwierzyć w to, co naprawdę się działo. Ludzie myśleli, że Hitler nienawidzi Żydów i wprowadza represyjne prawa, ale chociaż większość jej wspomnień z wieloetnicznego Bruklinu jest pozytywna, również wtedy zauważała drobne, codzienne przejawy antysemityzmu. Na przykład dwie starsze kobiety mieszkające przy jej przecznicy wmawiały chłopcom, nad którymi sprawowały pieczę zastępczą, że przyprowadzanie Żyda do domu, zwłaszcza w porze obiadu, przynosi pecha. Inne dzieci z tej samej ulicy powtarzały mit, że mace wytwarza się z krwi chrześcijańskich chłopców i szydzili Zrów i jej żydowskich przyjaciół, przezywając ich kajks, czyli Żydkami. A pewnego razu podczas jednej z przejażdżek po wiejskich okolicach Pensylwanii Bejderowie minęli zajazd z wbitą w trawnik tablicą: Psom i Żydom wstęp wzbroniony. 7 grudnia 1941 roku, w niedzielę, ośmioletnia Rów jechała z rodzicami samochodem do Queens. Siedziała na tylnej kanapie i słuchała radia. Gdy nagle przerwano stałą audycję i podano szokującą wiadomość, że Japończycy właśnie zaatakowali Pearl Harbor. Kiedy następnego dnia Amerykanie w całym kraju włączyli odbiorniki, usłyszeli z ust prezydenta Franklina Delano Roosevelta potwierdzenie tego, czego się obawiali. Ich kraj przystąpił do wojny. Z chwilą, gdy Stany Zjednoczone zaangażowały się w konflikt, w życiu rów, tak jak w przypadku większości Amerykanów, Nastąpiły gwałtowne i dramatyczne zmiany. Osiemnastoletni kuzyn Seymour, zwany C, si, który w dniu japońskiego ataku był beztroskim studentem, w maju został wcielony do wojska. Służył w Europie i na Pacyfiku, a mała Roof martwiła się o niego i wysyłała mu listy pocztą Victory, znaną też jako V-mail. Zapisywała maczkiem jak najwięcej nowin z domu, tyle, ile udało się zmieścić na małym formularzu, który potem wrzucała do skrzynki. Z listu sporządzano mikrofilm, który następnie wysyłano w miejscu docelowym, powielano i cenzurowano, a na końcu przekazywano adresatowi. Szkolne i domowe zajęcia rów regularnie były przerywane przez wycie syren alarmowych obwieszczających ćwiczenia obrony przeciwlotniczej. Jeśli zdarzało się to podczas lekcji, wszyscy uczniowie, niezwłocznie, zbierali się w auli, a jeśli wieczorem, po zapadnięciu zmroku, domownicy pospiesznie gasili wszystkie światła. Brooklyn miał swojego dowódcę cywilnej obrony przeciwlotniczej, a odcinki poszczególnych ulic organizowano w mniejsze strefy, z których każda miała własnego komendanta. Bejderowie otrzymywali kartki na benzynę, w związku z czym rzadziej teraz wyjeżdżali na weekendowe wycieczki i starannie je planowali. Rów oraz jej koledzy i koleżanki z klasy pomogli zasadzić przy szkole ogród zwycięstwa. W którym uprawiali marchewki, rzodkiewki i inne warzywa. Poza tym każdego ranka podczas godziny wychowawczej dziergali na drutach kwadraty, z których potem zszywali koce dla żołnierzy. Jeden dzień w tygodniu był dniem znaczków. Uczniowie mogli przynieść kieszonkowe i kupić 25-centowe znaczki, które wklejali do książeczki obligacji wojennych. Dochód ze sprzedaży przeznaczano na wsparcie wojska. Dzieci wypełniały też patriotyczny obowiązek żując gumę. Setki sreberek po gumie zwijano w kulki i w ramach zbiórki aluminium oddawano je na cele zbrojeniowe. W tamtym czasie Rów uwielbiała plakaty z ruzią nitowaczką Rosie the Riveter, przedstawiające silną kobietę która pracując w fabryce dzielnie wspierała wysiłek wojenny kraju. Po południu 12 kwietnia 1945 roku Franklin Roosevelt, który przez całe życie dwunastoletni rów sprawował Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych, doznał wylewu krwi do mózgu i zmarł nagle na Warm Springs w stanie Georgia. Jego następcą został harry Truman. Dwa i pół tygodnia później, 30 kwietnia, Adolf Hitler popełnił w swoim bunkrze samobójstwo, strzelając sobie w prawą skroń. Otoczony przez siły alianckie Berlin poddał się 2 maja. A już po upływie niespełna tygodnia, 8 maja 1945 roku, Ruf przyglądała się tańczącym na ulicach Nowojorczykom, którzy świętowali V.I., czyli Dzień Zwycięstwa w Europie. V.J., zwycięstwo nad Japonią, które obchodzono latem tego samego roku, Ruf zapamiętała zupełnie inaczej, jako że dzień ten. Przypadł tuż po zrzuceniu przez Stany Zjednoczone bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. To było niewiarygodne. Nie mieliśmy pojęcia, że szykują coś takiego, i nagle w gazecie te olbrzymie chmury przerażenie, że zabiliśmy tak wielu ludzi, że tyle osób. Zostało poparzonych i okaleczonych na całe życie. Radość V.J. była przysłonięta kirem. Chociaż na tym się skończyło, wszyscy zdawali sobie sprawę, jakiego narzędzia zagłady użyto, i, jak sądzę, obawiali się o przyszłość. Dlatego i zapisał się w mojej pamięci jako dzień pełen radości. Podczas gdy na V.J. padł cień bomby. 1. Artykuł do szkolnej gazetki, Highway Herald, czerwiec 1946 roku. Przez większość dzieciństwa, Ruth Bader, pierwszą damą Stanów Zjednoczonych, była Eleanor Roosevelt. Selia Bader, która darzyła prezydentową głębokim podziwem, często czytywała córce na głos felietony pani Roosevelt, zatytułowane Mój Dzień. Osiem miesięcy po śmierci Franklina Delano Roosevelta, prezydent Truman mianował wdowę po swoim poprzedniku amerykańską przedstawicielką w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Preambuła Karty Narodów Zjednoczonych, jako jeden z celów tego nowego gremium, wymieniała przywrócenie wiary w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki, równość praw mężczyzn i kobiet oraz narodów wielkich i małych. Rów i jej matka. Uważnie śledziły starania Eleanor Roosevelt, która w kwietniu 1946 roku została pierwszą przewodniczącą Komisji Praw Człowieka ONZ, a w 1948 roku doprowadziła do przyjęcia powszechnej deklaracji praw człowieka, dokumentu, który była pierwsza dama uznała za wielką kartę swobód całej ludzkości. Dwa miesiące po wyborze Eleanor Roosevelt na przewodniczącą komisji, trzynastoletnia Ruth Bader, wówczas ósmoklasistka i redaktorka szkolnej gazetki Highway Herald, napisała felieton, pierwszy w niniejszym zbiorze, który stanowił zapowiedź jej przyszłych dokonań. Podczas gdy inni uczniowie pisali o cyrku, szkolnych spektaklach i chórze, Ruth omówiła dziesięć przykazań, Wielką Kartę Swobód, Deklarację Praw, Deklarację Niepodległości i Kartę Narodów Zjednoczonych, Highway Herald, czerwiec 1946 roku, wydawany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 238, Brooklyn, Nowy Jork, artykuł autorstwa Ruf Bader, klasa 8B1. Od dziejów. Świat poznał cztery wiekopomne dokumenty, których wielkość wynika z korzyści niesionych ludzkości przez zawarte w nich wzniosłe ideały i zasady. Pierwszym z nich było dziesięć przykazań, danych Mojżeszowi w czasie, gdy prowadził Izraelitów przez pustynię do ziemi Kanan. Obecnie przedstawiciele niemal każdej religii szanują je i przyjmują jako kodeks etyczny i standard postępowania. Aż do XIII wieku życie ludu pod panowaniem królów europejskich wydawało się nie do zniesienia. Podatki były wysokie, warunki bytowe marne, a sprawiedliwości nie znano. To wtedy, w 1215 roku, baronowie i parowie spotkali się i spisali wielką kartę swobód, a zmusiwszy króla Jana do jej podpisania ogłosili dokument nadając angielskim chłopom pierwsze w historii prawa gdy wilhelmowi orańskiemu holendrowi zaoferowano angielski tron jego główną ambicją było wykorzystanie potęgi militarnej wielkiej brytanii do udzielenia pomocy ukochanej holandii w wojnie z hiszpanią Przyjmując tę propozycję, Wilhelm musiał się zgodzić na pewne ustępstwa wobec Anglików. Dlatego w 1689 roku podpisał deklarację praw. Ograniczała ona władzę króla i przekazywała znaczną część kontroli rządowej parlamentowi, co było kolejnym ważnym krokiem w historii świata. Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych. Może być uważana za jeden z najważniejszych kroków w kształtowaniu świata. Były to narodziny nowego narodu, narodu, który tak urosł w siłę, że zajął miejsce na szczycie listy światowych mocarstw. A teraz mamy piąty wielki dokument, Kartę Narodów Zjednoczonych. Jej cel to utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Praktykowanie tolerancji i tłumienie wszelkich aktów agresji czy naruszania pokoju. Zapewnienie pokoju jest niezwykle istotne, ponieważ mamy obecnie broń, która może zniszczyć świat. My, dzieci w wieku szkolnym, możemy zrobić wiele dla wspierania pokoju. Musimy uczyć siebie i otaczających nas ludzi żyć razem jako dobrzy sąsiedzi. Która to idea jest ucieleśniona w wielkiej, nowej karcie narodów zjednoczonych. To jedyny sposób, aby zabezpieczyć świat przed przyszłymi wojnami i utrzymać wieczny pokój. 2. Jeden naród Artykuł do East Midwood Bulletin 21 czerwca 1946 roku Choć rodzina Bejderów nie oznaczała się szczególną religijnością, żydowskie tradycje były wyraźnie obecne w życiu młodych W piątkowy wieczór jej matka zapalała świece, a w święto Hanuki każde z wnucząt dostawało od dziadka srebrnego dolara. Tradycyjny hanukowy pieniążek, czyli geld. Kiki i jej rodzice regularnie uczestniczyli też w dorocznym spotkaniu ciotek, wujków, i kuzynów na wieczerzy sederowej przygotowywanej przez dziadków ze strony ojca w pierwszy i drugi wieczór święta Pesach. Do najmilszych wspomnień rów należą te z sederów, podczas których to ona zadawała tradycyjne pytanie zaczynające się od słów – czym różni się ta noc od innych nocy? Była to dla mnie najlepsza część sederu. Zauważyła później. Jako najmłodsze dziecko zadawałam pytania, na które potem przez całą resztę wieczoru odpowiadano. Być może był to pierwszy zwiastun jej przyszłej roli w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych, gdzie wsławiła się zadawaniem wyjątkowo wnikliwych pytań. Mała Kiki od najmłodszych lat podzielała charakterystyczny dla kultury żydowskiej szacunek wobec prawa i nauki. Lubiła uczyć się hebrajskiego i historii Żydów, w której najbardziej poruszały ją słowa odnoszące się do Debory, sędzi i prorokini, zawarte w biblijnej księdze sędziów. Powstań, o powstań, Deboro! Powstań, o powstań i pieśń zaśpiewaj! Powstań, Baraku, by pojmać twych jeńców, synu! Abinoama. Jednocześnie już od wczesnej młodości Ruf nie znosiła tego, co uważała za sztywne przywiązanie do obłudnych zasad przypisujących kobiecie podrzędną rolę. Opowiadając córce o swoim ortodoksyjnym ojcu, Celia przytoczyła między innymi historię ze swego dzieciństwa która zaczęła się od radosnego, sobotniego popołudnia, gdy przyglądała się, jak jej brat jeździ na lśniącym nowym rowerze kupionym za zarobione z trudem pieniądze, a skończyła pełnym gniewu i łez wieczorem, gdy ojciec porąbał rower siekierą, aby ukarać syna za jazdę w szabat. Rut nie potrafiła tego pojąć. Tak jak tego, że jej kuzyn Richard miał barmicwę, a dla niej nie przewidziano podobnej ceremonii. W tamtych czasach tylko żydowscy chłopcy byli wprowadzani w dorosłość podczas uroczystości religijnej. W dzieciństwie Kiki uczęszczała do różnych synagog, najpierw do Reformowanej, a potem do Ortodoksyjnej, gdzie kobiety odsyłano na babiniec. Aż w końcu znalazła najbardziej odpowiadającą jej synagogę konserwatywną, East Midwood Jewish Center. Tam spędzała niedzielne poranki na poznawaniu żydowskiej historii, świąt i obrzędów. Uczyła się podstaw języka hebrajskiego, a w wieku trzynastu lat przeszła konfirmację. Ceremonie tę wprowadzono częściowo po to, by zachęcić dziewczęta do dalszej edukacji religijnej. Jej koleżanki i koledzy z klasy rozmawiali o stworzeniu państwa żydowskiego i wrzucali do puszek monety, by opłacić sadzenie drzew w Izraelu. A ona sama w 1946 roku napisała dwa teksty do East Midwood Bulletin, do numeru wydanego z okazji zakończenia roku w szkole religijnej. Jeden z artykułów był hołdem dla rabina Stevena S. z okazji jego 72. urodzin i wychwalał działalność jubilata na rzecz równouprawnienia kobiet. Bronił każdej sprawiedliwej sprawy. Był dzielnym bojownikiem o równouprawnienie kobiet i należał do pierwszych amerykańskich syjonistów. Poniżej zamieszczamy drugi tekst. Artykuł wstępny ze wspomnianego biuletynu. Bulletin of the East Midwood Jewish Center, 1625 Ocean Avenue, Brooklyn, New York, tom 13, 21 czerwca 1946 roku, 22 Siwan 5706 roku, numer 42. Jeden naród. Ta wojna zostawiła krwawy ślad. I wiele głębokich ran, które tak łatwo się nie zagoją. Wielu ludzi ma blizny, które długo nie znikną. Nie możemy nigdy zapomnieć strasznych krzywd wyrządzonych naszym braciom w Bergen-Belzen i innych nazistowskich obozach koncentracyjnych. Musimy też z całych sił postarać się zrozumieć że dla ludzi sprawiedliwych, nienawiść i uprzedzenia nie są ani dobrym zajęciem, ani odpowiednim towarzystwem. Rabin Alfred Betelheim powiedział kiedyś uprzedzenia oszczędzają nam bolesnego kłopotu, kłopotu myślenia. W naszym ukochanym kraju rodziny nie zostały rozproszone, społeczności zgładzone, a naród zniszczony przez pożogę światowej wojny. Czy jednak możemy spocząć? Należymy do świata, którego jedność została niemal doszczętnie rozbita. Nikt nie może poczuć się wolny od zagrożenia i zniszczenia, dopóki zerwane więzi cywilizacji nie zostaną znów zadzierzgnięte. Nie poczujemy się bezpieczniej, dopóki wszystkie narody, niezależnie od swojej potęgi, nie spotkają się ze sobą w dobrej wierze. A ich obywatele nie uznają się nawzajem za godnych współistnienia. Szczęśliwy świat jest możliwy, i kiedyś znów taki będzie, gdy ludzie nawiążą ze sobą silną więź, niemożliwą do zerwania przez wpojone uprzedzenia czy przejściowe okoliczności. Wtedy i tylko wtedy na fundamencie Bożego Ojcostwa zbudujemy ludzkie braterstwo. Ruf Bejder, klasa ósma. Czerwiec 1946 roku, gdy ukazał się powyższy tekst, był dla Bejderów radosnym okresem. Długie lata wojny dobiegły końca. Ruf właśnie otrzymała konfirmację z rąk rabina Harego-Halperna, tego samego, który niemal dwadzieścia lat wcześniej udzielił jej rodzicom ślubu. A 24 czerwca Celia i Nathan z dumą patrzyli, jak ich córka i jej koleżanki wkraczają do auli na uroczystość ukończenia ósmej klasy. Szkolna orkiestra odegrała Kraj, Nadziei i Chwały, Sir Edwarda Elgara i Ruth, najlepsza uczennica w roczniku złożonym z blisko 150 orga dzieci, wygłosiła pożegnalną mowę. Szczęście okazało się jednak krótkotrwałe. Kiedy Rów rozpoczęła naukę w liceum, u jej matki zdiagnozowano raka szyjki macicy. Selia przeszła pierwszą operację, a następne jej lata były naznaczone pobytami w szpitalu i cierpieniem. Niestety, chorobę wykryto w chwili, gdy pojawiły się już przerzuty, a w tamtym czasie nie znano jeszcze chemioterapii. Dlatego taka diagnoza była wyrokiem śmierci. A wielu pacjentów i ich najbliższych nawet nie wymawiało słowa rak, zastępując je skrótem r. Rów nie pozwoliła, aby choroba matki zakłóciła jej edukację. Poświęciła się nauce i dodatkowym zajęciom, a rytm dnia oparty na ciężkiej pracy, dyscyplinie i odrobinie snu pozwolił jej przetrwać niełatwy czas. Schemat ten powtarzała potem w trudnych okresach przez całe życie. Poza tym, że była prymuską i zdobywała najlepsze stopnie, aktywnie działała w samorządzie uczniowskim i grała na wiolonczeli w szkolnej orkiestrze. Należała też do klubu Go Getters, którego członkowie sprzedawali bilety na szkolne imprezy sportowe – a w zamian otrzymywali upragnione, błyszczące, czarne bluzy ze złotymi literami. Jako majoretka występowała na meczach futbolu, a nawet żonglowała batonami na paradzie na Manhattanie. Pomimo poważnego i systematycznego podejścia do nauki oraz osiągnięć na tym polu, koleżanki nigdy nie uważały rów za kujonkę czy mola książkowego po latach wspominały, że miała w sobie spokojną życzliwość i pewien magnetyzm, a do tego była piękna, towarzyska i przyjacielska nie kumplowała się z całym światem, ale była bardzo popularna. Gdy Rów kończyła ostatnią klasę, stan zdrowia jej matki gwałtownie się pogorszył. Rozpaczliwie, próbując przedłużyć życie pacjentki, lekarze przeprowadzili agresywną serię zabiegów radioterapii, co w ogóle nie złagodziło bólu, a tylko zaostrzyło chorobę i spotęgowało cierpienie. Tydzień przed śmiercią pani Beider dowiedziała się, że jej córka, która w następny wtorek, 27 czerwca, miała opuścić mury szkolne jako jedna z najlepszych w roczniku, Została wybrana do honorowego forum okrągłego stołu, wygłaszającego mowę podczas rozdania dyplomów. Niestety ani Rów, ani jej matka nie wzięły udziału w ceremonii. Celia Bader zmarła w domu w niedzielę 25 czerwca 1950 roku w wieku 48 lat. Pochowano ją w poniedziałkowe popołudnie obok jej pierworodnej córki, Marilyn. Zamiast uczestniczyć w uroczystości z okazji ukończenia liceum, Ruth została w domu z pogrążonym w żałobie ojcem. 3. Podsłuch. Lekarstwo gorsze niż choroba? List do redakcji Cornell Daily Sun. 30 listopada 1953 roku. Jesienią 1950 roku, kilka miesięcy po śmierci matki, Rów spakowała swój dobytek do starego rodzinnego Chevroleta i razem z ojcem wyruszyła na północ, gdzie otrzymała pełne stypendium na Uniwersytecie Cornela. Czas spędzony na tej uczelni studiowała nauki polityczne. Okazał się kluczowy dla jej intelektualnego i osobistego rozwoju. Największy wpływ wywarli na nią dwaj diametralnie różniący się od siebie wykładowce: Władimir Nabokow, powieściopisarz i profesor literatury europejskiej, oraz Robert E. Cushman, politolog i konstytucjonalista. Rów twierdzi, że Nabokow odmienił jej sposób pisania i czytania. Słowami. Malował obrazy. Do dziś podczas lektury z przyjemnością zauważam, gdy autor wybiera odpowiednie słowo i używa go w odpowiednim miejscu, aby przekazać czytelnikowi jakiś obraz. Sędzia Ginsberg wspomina na bokowa jako wielkiego szaumena oraz czarującego wykładowcę. Pamięta też, jak jego żona Wera. Siadywała na tyłach mieszczącej się na drugim piętrze auli i kręciła głową, ilekroć powiedział coś szczególnie bulwersującego. Rów, której prawnicze i akademickie teksty charakteryzuje zwięzłość i doskonały warsztat, przypisuje to właśnie wpływowi na Bokowa. Staram się przekazać ludziom obraz w niewielu słowach, dlatego starannie je dobieram. Z kolei wybitny konstytucjonalista i autor rozpraw poświęconych wolnościom obywatelskim, Robert Cushman, jako pierwszy zachęcał przyszłą sędzie do podjęcia studiów prawniczych. Niewykluczone też, że to pod jego wpływem Rów zaangażowała się w latach 70. w działania na rzecz równouprawnienia płci. Profesor Cushman. Nadzorował jej projekt badawczy, a następnie zatrudnił ją jako asystentkę w swoim projekcie. Był początek lat 50. a zatem szczyt zimnej wojny i kulminacja bezpardonowej kampanii senatora Josefa McCartiego przeciwko tym, których określał mianem zdeklarowanych komunistów. Rów wyznaje, że zanim poznała Kuszmana, nie chciała myśleć o tych sprawach. Chciałam Jedynie mieć dobre stopnie i odnieść sukces, ale on był nie tylko wykładowcą, lecz także człowiekiem, który budził sumienia. Kuszman, który zlecił jej prowadzenie badań nad atakiem McCartiego na swobody obywatelskie, chciał, aby jego studentka zrozumiała dwie rzeczy. Jedną, że zdradzamy nasze najbardziej fundamentalne wartości, drugą, że umiejętności prawnicze mogą poprawić sytuację i położyć kres temu, co się dzieje. I Ruf zrozumiała ten komunikat. W listopadzie, na ostatnim roku studiów, wkroczyła do Królestwa Publikacji Prawniczych, wysyłając do Cornell Daily Sun tekst na temat dopuszczalności dowodów uzyskanych z podsłuchu w sprawach o szpiegostwo. Była to odpowiedź na list, do redakcji napisany przez dwóch studentów prawa z Uniwersytetu Cornella, wyrażających poparcie dla propozycji prokuratora generalnego Herberta Braunella. Braunel po ujawnieniu, jak sam to określił, przypadków udanej infiltracji naszego rządu przez komunistyczny wywiad. Zaproponował, aby kongres uchwalił ustawę pozwalającą prokuratorom generalnym na wykorzystanie w sprawach o szpiegostwo dowodów z podsłuchu. Autorzy listu powołując się na sprawę Olmsted versus Stany Zjednoczone, rozpatrywaną przez Sąd Najwyższy w 1928 roku, utrzymywali, że. Prowadzenie podsłuchu prywatnych rozmów telefonicznych przez agentów federalnych bez nakazu przeszukania nie jest rewizją i nie narusza czwartej poprawki. Twierdzili ponadto, że podsłuch w takich sytuacjach jest nie tylko zgodny z konstytucją, ale też leży w interesie bezpieczeństwa narodowego. Dziś stajemy w obliczu rosnącej fali przestępstw. Nikt, niezależnie od tego, czy jest zwolennikiem, makartyzmu, czy nie, nie powinien przeszkadzać w wykorzystaniu obciążających dowodów, gdyż w ten sposób chroni ludzi, którym można niezbicie udowodnić winę. Choć w późniejszych latach prawniczka sędzia, w końcu sędzia Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg, miała sporządzić setki analiz i opinii prawnych, pewne charakterystyczne cechy jej prawniczego myślenia i argumentacji, Staranny dobór słów, nieufność wobec oskarżeń motywowanych politycznie, obawa, że wybór drogi na skróty w imię wydajności na dłuższą metę, często obniża skuteczność oraz nieprzejednane przywiązanie do idei praw jednostki i domniemania niewinności, dają się zauważyć już w tym pierwszym liście do uczelnianej gazety. Tekst Zgodnie z klasycznym stylem sędzi R.B.G., nie ma w sobie nic z jazgotliwości, bombastyczności czy ideologicznego zacietrzewienia, które czasem charakteryzują wypowiedzi studentów, a nawet niektórych sędziów, i nie było to dziełem przypadku. Mam nadzieję, że zauważyliście moją powściągliwość, rzekła sędzia Ginsberg, zapytana o ten list jakieś pięć dekad później. Cornel Daily Sun, poniedziałek 30 listopada 1953 roku, list do redakcji, podsłuch, lekarstwo gorsze niż choroba. Do redakcji, być może, jak twierdzili dwaj studenci prawa we wtorkowym wydaniu. Sąd Najwyższy rzeczywiście chciał pozostawić regulację kwestii podsłuchu kongresowi, i dlatego orzekł konstytucyjność podsłuchu w sprawie Olmstedt. Jednak zapewne niewiele osób zgodziłoby się z opinią, że to, co uznaje się za zgodne z konstytucją, zawsze musi być wartościowe czy mądre. Oczywiście społeczeństwo jest zainteresowane zatrzymywaniem przestępców. Lecz podstawą naszego pojęcia sprawiedliwości zawsze była ochrona niewinnych. Dlatego najpierw trzeba starannie rozważyć i wyważyć obie te skrajności, a dopiero potem zająć stanowisko w sprawie propozycji pana Braunela, który chciałby przyjąć w federalnych procesach karnych dowody uzyskane w wyniku podsłuchu. Co ci studenci prawa mieli na myśli, twierdząc, że stoimy w obliczu rosnącej fali przestępstw? Pisali o wzroście aktywności gangsterów i oszustów, czy o wzroście liczby przypadków, w których oskarża się jednostki o przestępstwa polityczne wymierzone przeciwko państwu? Zwłaszcza w wypadku przestępstw politycznych, gdy postępowanie częstokroć dotyczy wykroczeń o niewielkiej szkodliwości i nikłej świadomości czynu, należy się poważnie zastanowić nad kosztem ewentualnego ułatwienia, Zastosowania sankcji karnej. Po pierwsze, jaki jest cel sankcji karnej? Czy chodzi jedynie o wsadzenie człowieka za kraty, czy raczej o moralne i społeczne potępienie pewnych form zachowania? Wydaje się, że dopóki mamy do czynienia z rzeczywistym potępieniem moralnym, dopóty nakłady finansowe, których wymaga wdrażanie nowych przepisów kodeksu karnego, można by wykorzystać w innych obszarach. Obecnie narzuca się ograniczenia tam, gdzie wcześniej dozwolony był wolny wybór jednostki. Zasadniczo ograniczenia są konieczne dla dobra społeczeństwa, jednak sankcja karna jest przecież ostatecznym środkiem dostępnym władzy i nie powinno się jej stosować pochopnie, gdy można ją zastąpić satysfakcjonującą alternatywą. Dzisiaj wdrożenie jakichś środków może się wydawać sprawą pilną i pożądaną. Jednak powinniśmy pamiętać, że prawo karne nie tylko odzwierciedla moralny światopogląd społeczności, lecz także może zmieniać i kształtować postawy moralne. Gdy próby zapobieżenia pewnym formom zachowania mogą zagrozić prawom i swobodom jednostki, sankcja karna, Powinna być ostatecznością. Podsłuch może oszczędzić rządowym śledczym sporo czasu i wysiłku, zwalniając ich z konieczności poszukiwania innych dowodów. Staranne śledztwo może się wydawać nazbyt uciążliwym zadaniem, gdy droga na skróty, którą jest podsłuch, przynosi szybsze rezultaty. Nie bez powodu pewien stacjonujący w Indiach oficer powiedział kiedyś. O wiele przyjemniej siedzieć wygodnie w cieniu i wcierać ostrą papryczkę w oczy jakiemuś biedakowi, niż wyjść na słońce i poszukać dowodów. Jednakże, nawet jeśli obecna sytuacja wymaga od rządu wzmożonej czujności, to i tak ograniczenie praw jednostki w sferze prywatności, moralności i sumienia może się okazać lekarstwem gorszym od samej choroby. Możemy bardzo pragnąć zmniejszenia przestępczości, lecz powinniśmy pamiętać, że podstawą naszego systemu sprawiedliwości jest domniemanie niewinności. A prawo nie może stosować jednej zasady wobec Joeego, który jest porządnym człowiekiem, innej zaś wobec Johna, który jest zatwardziałym kryminalistą. Moim zdaniem, społeczne szkody które może wyrządzić propozycja pana Braunella przeważają nad dobrem wspólnym, które ewentualnie mogłaby ona przynieść. Ruth Bader 54 To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.